Dzień dobry, witam się z wami, taka jeszcze cała mokra, ale nie ma sensu się suszyć, tak sądzę, bo idziemy na saunę i zamierzam też pokorzystać z basenu. Wczoraj mieliśmy fajny wieczór, prawda, Andrzeju? Dlatego dzisiaj detoks i sałenka na wypocenie wszystkich złych substancji z organizmu, żeby to złość człowieka uszło. Tak, nastąpiło pewnego rodzaju rozdzielenie. Na początku byliśmy razem, ale potem ja i Paula poszłyśmy w swoją stronę, chłopcy zostali w domu i bawili się po swojemu. Także tak, powiem wam, że dawno nie byłam nad Wisłą wieczorem. No fajny jest ten klimacik schodków. Natomiast jak słuchałam tych ludzi dookoła, było tam bardzo dużo osób młodszych ode mnie, to się poczułam staro. W sensie dopadła mnie taka starość. Ja już nie nadaję na takie imprezowanie do białego rana, nie licząc wesel, bo wesela uwielbiam. No. Ale było bardzo sympatycznie. Posiedziałyśmy sobie troszeczkę z Paulą, podziwiałyśmy, jak się pięknie światełka w wodzie odbijają. Pogadałyśmy, wróciłyśmy do domu dosyć późno w sumie. Andrzejek już był taki śnięty, jak ja wróciłam do domku. Coś próbował do mnie mówić, ale ciężko nam się było dogadać. No, a teraz właśnie jedziemy na tą saunę. Powiem wam, że to jest pierwszy raz z sauną dla mnie. Trochę się stresuję, bo kiedyś tak po prostu wchodziłam sobie do sauny przy basenie i nie podobało mi się to. I ja nie lubię, jak jest mi ciepło, tak bardzo ciepło. Także tak, jestem ciekawa, czy mi się to spodoba. No, jeżeli nie, to na miejscu jest też basen, wtedy Andrzej się będzie mógł saunować, a ja będę sobie pływać. Także tak, zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno wrócę do was z informacją, czy mi się podobało, czy nie, i czy dałam radę, czy wymiękłam. Ale to później. Teraz zmykamy i jedziemy dokąd? Do Santę. Santę na Jagiellońskiej. Tak. Zobaczymy, czy będzie fajnie, ale tak jak mówię, wszystko opowiem, jak już wrócimy. Hello, jesteśmy w domku. Tak, się wymoczyliśmy. 3,5 godziny, 4, coś takiego. Kasia, jak wrażenia? Może najpierw opowiedz, jak ci się podoba saunowanie, potem opowiem o obiekcie. Ciężko powiedzieć, że mi się w ogóle podoba, bo ewidentnie nie jest to rozrywka dla mnie. Nudziłam się, ja nie lubię, jak jest mi ciepło, więc to, że wchodzę do ciepełka, jakby nie robi na mnie wrażenia. Sauny, które miały być chłodniejsze, dla mnie były masakrycznie gorące. Także no nie mogę powiedzieć, że mi się podobało. Ja już kiedyś miałam styczność z saunami i one mi nie podeszły wtedy już. Natomiast ponieważ nasi sąsiedzi są tacy obcykani w tym temacie, no to stwierdziłam, że dam tym saunom drugą szansę. No i utwierdziłam się w przekonaniu właśnie, że nie jest to rozrywka dla mnie. A ja lubię ciepełko, więc skorzystałem. Aż tak bardzo, że moje plecy wyglądają jak mapa Śródziemia. Może ja je pokażę, daj. Niech ludzie zobaczą, jaki jesteś mądry. Ja byłem troszkę za długo na saunie na Podczerwień i moje plecy się trochę przysmażyły. Trochę. Ale nic nie bolą, więc jest szansa, że będzie wites. Także tak nie róbcie, jak jesteście na saunach. No. Ale było ciepło. No ewidentnie. Także no. Tak, sam obiekt w ogóle super. To kokszony fest, widać, że nie szczędzili hajsu, ale ogólnie wejście też nie stanie. My już korzystaliśmy z letniej promocji i takiej wejścia unlimited, czyli wchodzisz i korzystasz czego chcesz. Kosztowało 80 zł, to jest 50% ceny regularnej, bo normalnie to kosztuje 160 ziko. Więc nie jest to mało, natomiast no jest tam wiele takich fancy pomieszczeń i w ogóle zaplecze jest mega, jest bardzo dużo prysznicy, w sensie taki kabinek, nie? Że nie, że tam firana i weź się myj, tylko naprawdę to wszystko jest zadbane, czyste i tak dalej. Jest mega dużo prysznicy, łazienek, sporo jest saun różnego typu, są suche, są eparowe, są zapachowe. Między innymi różana i świerkowa. Jest taka też na Podczerwień, w której ja siedziałem zbyt ewidentnie za długo, czyli tam nie jest tak gorąco, da się oddychać i jest spoko. A grzeją was takie lampy na Podczerwień, tylko uważajcie, żeby się nie zjarać tak jak ja. No. Tak. Są też tam sale do wypoczynku. Gaban Yoku chyba to się nazywa. To jest to takie japońskie czy chińskie takie ciepłe kamienie, na których można się wyleżeć i się wygrzać. Jest tężnia solankowa, taka grota solna.
Jest pokój wywalony ze złota. Goldarium to się chyba nazywało. No, gdzie się czerpie, gdzie reptylianie czerpią energię z kosmosu. Coś jeszcze ciekawego tam jest? No ogólnie jest basen, wiadomo. Są jacuzzi też... i te sprawy. O, i ta strefa wodorowa jest podobno, to jest fancy i mega zdrowe, nie? Czyli ta jacuzzi takie wodorowe, basen wodorowy i no. Ogólnie też można tam się zapisać na jakieś zabiegi, masaże, spa, te sprawy. No także polecajka, żeby sobie obczaić miejsce, no dowalony fest. Tak, to prawda. Ja trochę pokorzystałam z tych sauen, na pewno dużo mniej niż Andrzej. Potem stwierdziłam, że nie ma co się męczyć, nie jest to rozrywka dla mnie, ubrałam kostium i poszłam sobie po prostu korzystać z basenu. Na początku było tak średnio, dlatego że był tam basen jakby tylko jeden i ludzie się w nim raczej bawili, a ja tam poszłam z taką nadzieją, że ja tam chcę popływać. Natomiast jak tak zaczęłam pływać i musiałam pływać slalomem między nimi, to towarzystwo się rozeszło. I w końcu zostałam w basenie tylko ja i jeszcze dwie inne panie, ale my naprawdę pływałyśmy. Także tak. Ogólnie ośrodek naprawdę super. Wizualnie i tak jak Andrzej mówił, od strony zaplecza ekstra. Jeżeli lubicie takie rozrywki, to na pewno bardzo, 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 bardzo można to wam polecić. Jeżeli, tak jak ja, chcecie się przekonać, czy jest to spoko, to myślę, że to miejsce też będzie do tego odpowiednie, dlatego że właśnie to zaplecze jest takie dobrze przygotowane i no, daje wam to pewnego rodzaju poczucie komfortu. To, że właśnie te kabiny prysznicowe są normalnie zamykane i tak dalej. Także wydaje mi się, że warto się wybrać chociaż raz, żeby zobaczyć, czy to dla was, czy może jednak wolicie inne atrakcje. To tyle. Tak. Bang. Na dzisiaj dla nas to będzie już wszystko. W sensie takim siedzimy, oglądamy teorię wielkiego podrywu i już chillujemy, bo jesteśmy trochę mimo wszystko wymęczeni. A, no i z tym naszym wejściem takim nielimitowanym można było zostać na te pokazy. Sauny. Znaczy tak. W sensie na saunach były seanse, gdzie przychodzi sauna mistrz z olejkami i tam wachluje i tak dalej. Ale to było dopiero, się zaczynał pierwszy seans, się zaczynało o 17, my byliśmy tam już o 13, więc... O 17 akurat wychodziliśmy, no. Ja już nie chciałam siedzieć dłużej, więc wyciągnęłam Andrzeja, ale jakby co, to takie rzeczy też tam się dzieją. Także dla zainteresowanych raz jeszcze polecamy. Teraz siadamy przed telewizorkiem, żeby odpocząć i wrócimy pewnie do was jutro, jak będzie działo się coś ciekawego. Chill out, heja!